Witam Was serdecznie. Z tej strony Tomek Wełna. Zapraszam dzisiaj na wspólną lekcję suchych pasteli. Pokażę Wam dzisiaj, jak namalować suchymi pastelami niebo oraz drzewa na przykładzie pejzażu z Mszany Dolnej. Dzień dobry, witam serdecznie. I zapraszam wszystkich na dzisiejsze zajęcia suchych pasteli. Przydadzą się z całą pewnością różne błękity. Przyda się oczywiście biel, szarości, oraz zielenie. Tak naprawdę przydadzą się również ugry, ponieważ będziemy mieszać zielenie także z ugrów, z żółcieni, z błękitem. Witam serdecznie i zapraszam na dzisiejsze zajęcia suchych pasteli . Pokażę Wam, jak malować niebo, chmury oraz drzewa suchymi pastelami. Zapraszam serdecznie. Witam Was, cieszę się, że dołączacie do transmisji. I za chwileczkę będziemy już zaczynać malowanie. Tak, dziesiąta już wybiła. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich i zapraszam na wspólne malowanie. Mój papier nie jest czarny, mój papier jest, może tego nie widać, jest ciemno-granatowy. O, teraz to będzie lepiej widać, tylko że się musimy znaleźć jakiś kompromis między ekranem i papierem. Myślę, że tak będzie dobrze. Papier może być szary, może być ciemnozielony, może być granatowy. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Będziemy już zaczynać. Zaczniemy sobie od, no właśnie, tutaj taka ciekawostka dla Państwa, mam zdjęcie specjalnie dzisiaj na tablecie, aby mogli Państwo zobaczyć proces kadrowania zdjęcia. Na pewno Państwo również wykorzystują zdjęcia swoje do malowania. Mam takie zdjęcie, które otrzymałem i oczywiście możemy malować je w takiej postaci, natomiast możemy również dokonać pewnego kadrowania. Zwróćcie uwagę, co dzieje się, kiedy takie zdjęcie kadrujemy. Możemy mieć wpływ na kompozycję i tak ustawić kompozycję tego zdjęcia, abyśmy dostali na przykład wyraźniej zaakcentowany układ poprzekątnej, tak jak w tej chwili. W tej chwili krawędź drzew oraz chmury, a także najniższy punkt kompozycji zdecydowanie bardziej układają się po przekątnej. Możemy czasami skupić się na jakimś fragmencie, na przykład wybrać część zdjęcia i zmiana kompozycji całkowicie potrafi zmienić nastrój malowanego pejzażu. Tak więc zachęcam Państwa do szukania kompozycji, do kadrowania zdjęć, które Państwo mają. Naprawdę można zupełnie inny pejzaż uzyskać, kadrując zdjęcie. Korzystajmy z technologii, którą mamy często w kieszeni, albo w torebce, albo w plecaku i kadrujmy nasze zdjęcia, szukajmy najciekawszego kadru. Ponieważ chciałbym pokazać dzisiaj w kadrze te wspaniałe świerki, proponuję, aby one się zmieściły w naszej kompozycji.
ponieważ chciałbym też pokazać sporo obłoków, szczególnie tych u góry, również zmieszczę je w kadrze, ale myślę, że troszeczkę przytnę na przykład w taki sposób kadr, tak aby skupić się na niebie, na kompozycji po skosie. Myślę, że przy takim układzie zostaniemy i taki właśnie kadr będziemy malować. Może być czarny papier, oczywiście. Czarny papier jest też doskonały. Dzisiaj będziemy mieli bardzo kontrastową kompozycję, tak więc możemy wykorzystać czarny lub bardzo ciemny papier do namalowania kolorem papieru, tak naprawdę drzew. Natomiast niebo będziemy wtedy malować światłem, czyli w mój ulubiony sposób, do czego już Państwa zapraszam. Proponuję, żebyśmy zaczęli od podkładu, od błękitnego podkładu, który zrobimy sobie w części nieba. Możemy też podzielić już nasz kadr w taki sposób, aby uzyskać odpowiednie poziomy. W 1/3 wysokości zaznaczcie sobie przy lewej krawędzi ten właśnie punkt. 1/3 papieru to będzie ten punkt, gdzie zaczną się drzewa. I z kolei 1/3 u dołu to będzie to miejsce, gdzie ściana drzew dojdzie do poziomu. Tak więc też tutaj 1/3, no mniej więcej oczywiście, odmierzymy. Tak więc ta część to będzie część drzew i od takiego pierwszego podziału możemy zacząć komponowanie naszej pracy. Dodamy sobie za chwilkę również oczywiście te dwa piękne świerki oraz horyzont. Dzień dobry, dzień dobry. To taka ciekawostka, to pejzaż Mszany Dolnej. Być może ktoś z Państwa ogląda nas dzisiaj w Mszanie Dolnej właśnie. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam przede wszystkim pana Witolda i wszystkich Państwa, nie tylko w Mszanie Dolnej. Zaznaczmy sobie następnie horyzont. Tak, pan Tadeusz dobrze zauważył, chmury to abstrakcja mistrzyni natury, żywa, ciągle zmieniająca się niczym w kalejdoskopie. Też uwielbiam chmury, uwielbiam je obserwować, rysować, fotografować. Możemy zaznaczyć na dole kształty tych kilku. Kilku drzew. No i teraz czas, no, żeby wstępnie zaznaczyć świerki, ponieważ one i tak gdzieś troszkę w czasie rysowania nieba się zatrą w naszej kompozycji. Dodamy je później ponownie.
Dobrze, myślę, że to jest moment, w którym możemy zająć się stworzeniem takiej podmalówki nieba, na której później umieścimy chmury. Proponuję Państwu zacząć od znacznie ciemniejszych błękitów. Możecie wręcz użyć ultramaryny. Tej górnej części nieba. Po czym polecam zmieszać ją, przemieszać ją z błękitami bliższymi cyjanowi. Tak więc mamy pas bardziej ultramarynowy oraz pas bardziej cyjanowy. Ja będę mieszał już tutaj kolory, więc tym cyjanem zejdę aż do dołu, także na wzgórza na horyzoncie. I teraz przy użyciu bieli będę rozjaśniał jego odcień. Pani Edyta dzisiaj ma urlop, doskonale, miłego urlopu, Pani Edyto. Już tutaj uwzględnił wzgórza widoczne na horyzoncie. Nie będę ich zarysowywał całkowicie, tylko zacznę od światła nad nimi. Zaraz dodamy chmury. Na razie robimy czyste niebo. Ale niebo to nie tylko błękit, oczywiście, niebo to także ciepłe odcienie. Dlatego już teraz użyję trochę żółtego, pastele Kohinoor, tła są d'or. Już teraz. Zażółcę nieco niebo. Natomiast od góry nieco zaróżowię te trzy podstawowe kolory, żółty, czerwony, niebieski, zawsze występują w pewnym stopniu. Teraz przyszedł moment, w którym będziemy mieszać kolor. Ja używam do tego tej części dłoni. I ruchami okrężnymi, zaczynając od dołu, przesuwając się w górę, rozetrę pierwszą warstwę. Także wchodzę lekko za krawędź drzew, ponieważ chcemy za drzewami również dostać gładkie niebo. A zaraz zajmiemy się rysowaniem chmur. Dobrze, warstwa bazowa naszego nieba gotowa. Jeżeli chcę troszkę przyciemnić, to wykonuję ten ruch z góry na dół.
i już za chwilę będziemy zajmować się chmurami. Później jeszcze krótko wrócimy zapewne do nieba i podbarwimy przestrzenie pomiędzy obłokami, ale to za chwilę. Teraz możecie wybrać z waszych kredek szarości, fiolety. Tych kolorów użyjemy do malowania chmur. Mam taką fantastyczną, ciemną szarość, którą bardzo lubię. To stara jak świat kredka, nawet już nie wiem jakiego producenta, ale sprawdza się znakomicie. Natomiast w ofercie pasteli, czy to Kohinoor, czy to Rembrandt, znajdziecie sporo bardzo ciekawych i przydatnych odcieni szarości. Polecam takie odcienie kupować na sztuki. Jeżeli nie macie w jakiejś w zestawie, to można doposażyć swój zestaw pudełkowy właśnie takimi kolorami. Bardzo lubię rysować na płasko kawałkiem kredki, tudzież ułamanym kawałkiem kredki. Zacznijmy od góry. Zaczniemy od jaśniejszych szarości, ponieważ struktura chmur na zdjęciu jest następująca. Światło wychodzi zza nich, to światło wieczorne najprawdopodobniej. Tak więc podświetlone są fragmenty chmur z tyłu. Dobrze jest sobie wyobrazić, jak jest zbudowane miejsce, obiekt lub pejzaż, który rysujemy. Tak więc możemy zacząć od jasnych szarości lub wręcz od bieli, jeżeli nie macie bardzo jasnej szarości. Ja już szukam w moich kredkach jaśniutkich szarości. Dobrze, żeby to były też ciepłe szarości. Jeżeli ich nie macie, to użyjemy po prostu bieli. I teraz polecam wam bokiem kredki, w ten właśnie sposób, nałożyć nawet bez konturu, tutaj nie ma co konturem szkicować, nie chcemy mieć jakichś mocnych konturów, nałożyć kilka jak najbardziej nieregularnych i różniących się od siebie śladów. Polecam wam kręcenie kredką po papierze, zobaczcie w ten sposób. Nawet można zamknąć oczy, jak to często wam proponuję, niech chmury rysują się same. Starajcie się różnicować bardzo rysowane przez was kształty. Pamiętajcie, że chmury są nieregularne. Nie powtarzajmy mechanicznie jakichś kształtów. Pozwólmy chmurom narysować się niemalże samodzielnie. Nie będziemy oczywiście wiernie kopiować każdego obłoka. Nie o to chodzi. W rysunku i w malarstwie nie chodzi o stuprocentowe przekopiowanie. Chodzi raczej o oddanie charakteru, o dostrzeżenie pewnych barw, o dostrzeżenie przestrzeni. Bardziej o oddanie charakteru niż dosłownie identycznych form. Polecam wam trochę dynamicznych pociągnięć. Proponuję, żebyśmy szli momentami też w kierunku lekkiej abstrakcji, rysując chmury, bo przecież chmury są abstrakcyjne. Szukajmy w ogóle w naszych pracach przede wszystkim bogactwa śladów, na przykład rysujmy uderzając kredką w powierzchnię, rysujmy wykorzystując takie szarpnięcia kredką. Jakby sprawdzajmy mnogość środków, których możemy użyć, wykorzystujmy to bogactwo różnych środków i niech ono nas kieruje do efektu końcowego.
Jeżeli będziecie używać bogactwa środków i różnorodności, to gwarantuję Wam, że Wasze prace wejdą na lepszy poziom i będą wyglądać po prostu dobrze. Możemy rozetrzeć którąś z tych warstw chmur, to te cyrrusy, które gdzieś tam w przestrzeni najwyżej się znajdują. I nawet powinniśmy wprowadzić teraz kilka roztarć, właśnie po to, aby pokazać lepiej przestrzeń. To, co rozetrzemy, zawsze będzie miało tendencję uciekać w kierunku nieba, uciekać w głąb. To, co nie roztarte, tak jak nałożone przed chwileczką obłoki, będzie wychodziło na plan pierwszy. Widzicie, jakie ciekawe struktury powstały tutaj w oddali, gdzie roztarciem palca pokazuje cyrrusy, najwyższe warstwy chmur. Tak więc właśnie w ten sposób budujemy przestrzeń, nawet przestrzeń nieba. Przecież niebo jest pełne przestrzeni. Tak, głębia powstaje. Głębia powstaje, a właśnie takie zabiegi jak roztarcia tą głębię zwiększają. Teraz tą głębię zwiększymy, ponieważ dodamy fragmenty chmur, które są bliżej nas, fragmenty, które znajdują się w cieniu. Znajdźcie ciemną szarość w waszych kredkach i dodamy teraz znowu w sposób nieregularny ciemniejsze fragmenty. Zaraz również je nieco ochłodzę, zapewne ultramaryną lub fioletem. Polecam Wam także wstawać często od stołu, jeżeli rysujecie przy stole, jeżeli przy sztaludze, to wstawać od sztalugi i obserwować z odległości to, co powstaje na Waszym papierze. Po nałożeniu jednego śladu przyjrzyjcie się przez chwilkę całości. Obserwujcie, co ten ślad zmienił, jakie zmiany wprowadził w waszej pracy. I nakładajcie kolejny. Przejdę tutaj do zdecydowanie bardziej poziomych pociągnięć. Te niższe chmury, zwłaszcza te najniższe, będą już obfitowały w kierunki zdecydowanie bardziej poziome, ale pojawia się tam też troszeczkę różnorodności. W kształcie nie tylko poziomy, ale ogólnie, jak widzicie, raczej staram się używać bliżej horyzontu większej ilości poziomych pociągnięć. Serdecznie pozdrawiam panią Dorotę z Gdańska. Dzień dobry, dzień dobry. Teraz znowu kilkoma roztarciami palcem zmieszam nieco te kolory ze sobą, ale nie rozcieram całej powierzchni, tylko częściowo. Przykładam palec i kręcę palcem, drgam palcem na boki w ten sposób. Te roztarcia są bardziej punktowe. Bardzo polecam Wam przy chmurach kłębiastych, zwłaszcza tych tutaj na dole, takie ruchy palcem do przodu, do tyłu. One generują wręcz takie poduchy na chmurach.
Tak jak Wam mówiłem, ten kolor będziemy zaraz jeszcze oczywiście wzbogacać. To jeszcze nie jest ten docelowy, bo on zbyt różni się od tego, który chcemy osiągnąć. I obserwujcie cały czas, co się dzieje na Waszej pasteli. Dawkujcie roztarcia, aby nie przesadzić z nimi, nie przedobrzyć z ich ilością. Ja teraz wezmę chyba troszkę fioletu, trochę ultramaryny i podbarwię nieco te właśnie fragmenty chmur, które teraz rysowaliśmy. Tak, jest tam nieco fioletu, jest tam nieco ultramaryny. Ale oczywiście generalnie dominuje szarość. Tak jak Wam kiedyś wspominałem, szarość jest bardzo ważna. Szarości dużo w naturze występuje i trzeba o szarości pamiętać, bo kiedy o niej zapominamy, dostajemy zbyt intensywne kolory, które potrafią zbyt sztucznie wyglądać w naszych pracach. Tutaj na samym dole również cyjany pojawiają się. Jest niesamowite bogactwo kolorystyczne tych chmur. Tak więc poświęcimy im trochę czasu. Używam teraz bardzo ciemnego koloru, to takie indygo. Przykładam kredkę coraz to inną stroną. Jak widzicie, to jest bardzo spontaniczne działanie. Oczywiście te ruchy kredki, gdzieś już tam trochę doświadczenie w pastelach mi podpowiada, ale i tak bardziej obserwuję, co się dzieje. Zaraz dodamy oczywiście te pomarańcze, nie martwcie się, zaraz to wszystko się pojawi. Jeszcze trochę fioletu. Fiolety ciepłe szarości bardzo dobrze komponują się z tym cyjanem, turkusem, który mamy poniżej. Dodam jeszcze to jasne pasemko, które gdzieś tutaj się pojawia, przekręcając kredkę. I teraz lekko rozetrę
Lekko rozcieram jego powierzchnię. Myślę, że teraz możemy wrócić do takich intensywniejszych świateł. Ja na razie nakładam biel, natomiast już za chwilkę dodam również do niej bardzo jasny pomarańcz. Właśnie to lubię w rysowaniu na jasnym papierze. W rysowaniu na jasną kredką na ciemnym papierze, że przełączamy się w tryb rysowania światłem, który niezwykle lubię. Tak więc zapalamy teraz światełka na tych wyższych obłokach. Widzimy też czasami światło przechodzące przez chmurę, tak jak w przypadku tego obłoka. Ważne, żeby odpowiednio dawkować jasność tych światełek, żeby nie zrobiły się zbyt białe, żeby nie powstało ich zbyt wiele, bo czasami po prostu spłaszcza to wtedy niebo, które rysujemy. Dodam jeszcze jedną rzecz, mianowicie takim błękitem cyjanowym. Lekko teraz przyciemnię, tak żeby dostać ten piękny, głęboki błękit. Lekko jeszcze tutaj poingeruję w niektórych miejscach pomiędzy chmurami. Bardzo lubię ten etap, bo on pomaga połączyć trochę chmury, które narysowaliśmy teraz, z wcześniej narysowaną powierzchnią nieba. Oczywiście stosuję też lekkie przetarcia, tylko wycieram wcześniej palec z nadmiaru kredki, żeby nie rozjaśniać tych fragmentów nieba, bo one jednak mają być ciemne. Poza tym w czasie rozcierania, które robiliśmy, pewna część kredki po prostu zostaje starta. W związku z tym nasycenie koloru zawsze trochę maleje. Ten etap, który teraz robimy, ten błękit, który nanosimy, pomaga też w pokazaniu, w oddzieleniu warstw z delikatną mgłą, z delikatnymi chmurami, które tam jednak się unoszą, bardzo przejrzystymi, mglistymi. Te mgiełki teraz możemy oddzielić i pokazać. Pokazać też prześwity czystego nieba pomiędzy nimi. Jak widzicie, bardzo pogłębia to jeszcze kolorystycznie efekt całości. Możemy też powycinać pewne otworki pomiędzy chmurami. Na samym dole użyję trochę jasnego turkusu. Lub zmieszam błękit cyjanowy z bielą
i tymże właśnie turkusem. Chcemy, aby ta najniższa część nieba mocno świeciła. Tutaj dodam jeszcze palcem roztarcia. Mamy mocno skłębione chmury na tym najniższym planie. I na sam koniec jeszcze, oczywiście na sam koniec nieba, bo jeszcze nie jest to koniec naszej pracy, dodajmy tą zorzę. Tuż nad horyzontem. Oraz prześwity w chmurach. No i to jest też moment, w którym ocieplę, tak jak wam wspominałem, ocieplę troszkę te biele, które nałożyłem wcześniej. Właśnie takim bardzo jasnym różem. Dodam też bardziej nasycone pomarańcze, one podbarwią tutaj, podkręcą jeszcze efekt kolorystyczny. Ach, tam jest całe bogactwo kolorów. Można by nad tym jednym fragmentem wiele czasu spędzić. Na koniec intensywny, ciepły, żółty, chromowy. To akurat pastel Van Gogh. Dobrze, myślę, że niebo mamy gotowe. Zajmijmy się zatem wzgórzami, które tutaj jeszcze na nas czekają, i kiedy je przyciemnimy, a ja przyciemnię je właśnie moim indygo
Wiem, że to kolor, który świetnie sprawdza się w takich miejscach. Kiedy je przyciemnimy, to światło na horyzoncie jeszcze zaświeci. Pamiętajcie o tym, że światło wydobywamy niekoniecznie rozjaśniając światło, bo jest pewna granica, powyżej której już nie da się rozjaśnić, bo musielibyśmy wchodzić bielami, a biele przede wszystkim będą gasiły kolor, więc raczej możemy wejść cieniami i poprzez kontrast wywołać właśnie ten efekt świecenia. Dodam jeszcze taki efekt mgły atmosferycznej, mgły nad ziemią. Niech ona tam się unosi. Zaraz tutaj wejdzie jeszcze krawędź drzew, dlatego trochę więcej wzgórza w tej chwili widzicie. Teraz w kontekście wzgórz widzę, że jeszcze mogę rozjaśnić troszeczkę obłoki na niebie. No właśnie, to jest to kontekst. Kontekst decyduje o wszystkim, o tym, jak tak naprawdę ustawiamy balans cieni i świateł w naszym obrazie. Dobrze, zgodnie z obietnicą zajmijmy się teraz drzewami. Tak jest, góry i mgła to są te klimaty, które ja też lubię. Moi drodzy, zrobimy sobie znowuż odpowiednie warstwy. Fragmenty na zewnątrz korony drzew, fragmenty na zewnątrz gałęzi świerków są bardziej oświetlone. Głębia drzewa jest ciemniejsza. To, co bliżej pnia drzewa, to, co w głębi korony jest właściwie czarne. W naszym kontekście to jest tak ciemna zieleń, że prawie czerń. Dlatego proponuję, żebyśmy sobie zrobili właśnie taką czarną podmalówkę. Można użyć do tego węgla, można użyć do tego czarnej pasteli. Oczywiście zmieszamy tą czarną pastel z ciemną zielenią albo z najciemniejszą zielenią, jaką macie, ale to, co potrzebujemy w tej chwili, to właśnie taką praktycznie czarną warstwę gruntującą. Już zerkam, gdzie tutaj w mojej pracy wyskoczy ten świerk, w tym miejscu. Jest lekko przechylony. Proponuję Wam najpierw takimi liniami skierowanymi w górę, ale stopniowo później przechodzącymi w poziom, naszkicować sobie taką strukturę konarów świerku. Świerka.
Zrobię zbliżenie, żeby było lepiej widać, co ja tutaj właściwie robię. Tak więc taka właśnie struktura. I teraz ostrą krawędzią kredki dodajecie też względnie nieregularne, to znaczy o różnych długościach i pod różnymi kątami krótkie linie. Możecie to robić na zasadzie takich nakładanych kropek, kresek, uderzeń. Nie dopracowujcie zbytnio jednego miejsca. Zostawcie kilka kropek i idźcie w kolejne miejsce. Lepiej, naprawdę lepiej, jeżeli w rysunku czy w obrazie dany fragment jest bardziej umowny, bardziej szkicowy, niż jeżeli jest przesadnie wygładzony, dopieszczony, jak to mówimy. Nie dopieszczajmy za bardzo takich miejsc. Niech one będą miały wiele świeżości. Zapewniam was, że lepiej i bardziej naturalnie wtedy wyglądają niż przesadnie dopracowane. Bardzo często sprawdza mi się zasada pierwszej kreski. Pierwsza kreska z reguły jest najlepsza i to jest ta kreska, którą powinniśmy zostawić, nie dodawać już kolejnych. Nawet dobrze, że tu prześwituje troszeczkę jeszcze tego czystego papieru. Ja nawet trochę podetrę go gumką. Stworzy on wrażenie drugiego planu, takiego drzewa trochę bardziej oddalonego. Tutaj już możemy skłębić, zagęścić tą czerń. I drugi świerk. Teraz będzie. Cała sztuka będzie polegała na tym, żeby ten drugi świerk zrobić jednak inny, rysowany w trochę innym kształcie i w troszkę inny sposób w stosunku do tego pierwszego, żeby unikać zbyt nachalnych podobieństw i powtórzeń w obrazie. To jest bardzo ważne. Tak więc zrobimy go tak, jak w rzeczywistości wygląda. On jest dużo rzadszy, dużo bardziej rachityczny. Możemy użyć trochę innego rodzaju kresek, bardziej luźnych, kiedy go rysujemy. Tak więc mawia się nawet o takiej energii w czasie rysowania czy malowania. Ja myślę, że ta energia wiąże się też z intuicją i ona właśnie wiąże się z tą zasadą pierwszej kreski i tego, że ta pierwsza linia z reguły jest tą najlepszą. Sprawdźcie to, zobaczycie, że często te kolejne kreski dodajemy w zasadzie niepotrzebnie, że one często są mechaniczne i okazuje się, że lepiej wygląda obraz bez nich. Obserwujcie w każdym razie to zjawisko. Jestem ciekawy waszych doświadczeń, waszych przemyśleń i obserwacji. Już zostawiam to miejsce, bo już widzę, że tamta energia siada. Jak energia siada, to znaczy, że trzeba uciekać. Jak się już zaczyna kombinowanie zbytnie, to trzeba zmykać. Rozjaśnię jeszcze troszeczkę tutaj ten prześwit za drzewem, które już wam pokazuję. Widok z Arizony, no oczywiście, że zrobimy jakiś widok z Arizony, jakże mogłoby nie być Arizony. Tylko jest tyle tych tematów, że po prostu ciężko wszystko
na raz. Także proszę o cierpliwość. Zapraszam też Państwa serdecznie do dołączenia do grupy OKO. To płatna grupa od 100 zł miesięcznie. Numer konta znajdziecie w opisie do tej transmisji. Ale będąc w grupie OKO, możecie wybierać właśnie Wasze tematy, które realizujemy później na zajęciach. Czasami trzeba trochę poczekać na taki temat, ale jest taka ciekawa możliwość. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby w ogóle wesprzeć naszą pracownię w jakikolwiek sposób, to może być 10 zł, to może być 20 zł, to z całego serca dziękuję za każde najdrobniejsze wsparcie, bo właśnie na takiej zasadzie działa pracownia. Dzięki Waszym wsparciom. Myślę, że w przypadku tego drzewa też delikatnie zaznaczymy sobie konary. To już jest drzewo liściaste, wygląda na jakąś lipę. Chociaż nie, to nie lipa, to raczej klon. Proponuję Wam to drzewo rysować już wręcz kropeczkami. Z racji struktury jego korony i tego, że widzimy pojedyncze listki, tak więc trochę perkusyjnie teraz będzie przez jakąś chwilę. Ja cały czas pracuję czernią i zaraz tą czerń będę jeszcze lekko podbarwiał zielenią ciemną. To kropkowanie oczywiście nie ma być idealnie regularne. Chodzi o to, żeby były fragmenty, gdzie będą większe zagęszczenia i fragmenty, gdzie kropki będą rozmieszczone luźniej. Ale przede wszystkim one też zbierają się w takie pojedyncze konary, pojedyncze gałęzie okryte liśćmi. Dobrze, myślę, że tyle wystarczy. Tą strukturę niżej już pokryję bardziej gładko. Troszkę jaśniej, żebyście widzieli te detale, te niuanse odcieni właściwie, które tutaj się pojawiają. Tam cały czas prześwituje jeszcze ten granatowy papier spod spodu. To mój ulubiony papier Canson Miteut, który serdecznie polecam do pasteli. Rysuję dzisiaj na jego stronie fakturowanej. Ach, to papier, który zbudował moje życie. Tak naprawdę rysuję na nim od 25 lat i nadal jest to mój ulubiony papier do pasteli. Zacząłem mając lat 15. Kilka punktów również tutaj niżej przyda się.
Już przesunę wyżej cały mój rysunek, cały mój obraz. O, właśnie tak, żebyście widzieli teraz dół i to, co dzieje się na dole. Bowiem na dole również użyłem czerni jako gruntu. Ona się połączyła z granatową barwą mojego papieru. Przyda się teraz, myślę, że już nie czernią, ale szarością lub węglem drzewnym, który bardzo lubię w tym celu, bo on nie jest tak czarny jak czarna kredka pastelowa, przyda się zasugerować te drzewa, które są w dali. Ja troszeczkę je obniżę w stosunku do linii gór, horyzontu. Chcę zachować efekt tej mgły, który się tam pojawił. Troszkę więcej tych gór pokazać w kadrze. Stąd taki właśnie zabieg. Pamiętajmy, że nie jesteśmy aparatami fotograficznymi i możemy coś zmienić w tworzonym przez nas pejzażu. Gdybyśmy weszli troszeczkę wyżej na szczyt wzgórza, to już taki widok by nas zastał. Zastalibyśmy taki widok z podwyższonym horyzontem i obniżonym pierwszym planem. Czy te świerki narysować do dołu kartki? Tak, tak, tak. To wszystko do dołu kartki. Myślę, że to już starszy komentarz, starsze pytanie, bo to już widać teraz. Teraz cała sztuka będzie polegała na tym, żeby znaleźć kilka odcieni zieleni, cieplejszej, chłodniejszej. Ja już sprawdzam, jaką mam w tej chwili. Ta jest dosyć jasna. Tak, myślę, że tej zieleni użyję na tychże drzewach na pierwszym planie, ale trochę na świerkach też. Z tym, że wychodźmy od wewnątrz drzew, czyli może zostańmy jeszcze przy ciemnych zieleniach. Nie chcę, żebyśmy za szybko wskoczyli w te jasne, bo cały czas musimy pokazać, co jest w głębi korony drzewa. Tak więc wracam jeszcze do ciemnej zieleni. Rembrandt, fantastyczna ciemna zieleń. Polecam gorąco. Ta metoda, której używamy teraz, to metoda puenty listów. W pasteli bywa nazywana piórkowaniem. Polega na rysowaniu kropkami. Można takimi kropkami podbarwiać dosyć duże powierzchnie nawet. I teraz, proszę Państwa, żeby wyszedł ten efekt kolejnych gałęzi świerków, polecam Wam w tej chwili, mam nadzieję, że to widać, to mam nadzieję, tak, widać to na ekranie. Polecam teraz zaznaczyć takimi trójkątnymi w dużej mierze kształtami, oczywiście nieregularnymi, takie właśnie przecinające w poziomie i lekko pod skosem plamy. To będą gałęzie naszych świerków, zwieszające się jak kolejne suknie na ich krawędziach. Można użyć do tego oczywiście też krótkich kresek i myślę, że nawet trzeba. I na samym końcu dodamy te najjaśniejsze powierzchnie, najbardziej zewnętrzne. Natomiast w tej chwili na tej ciemnej podmalówce, którą zrobiliśmy, nakładamy na dole, ja już przechodzę zupełnie w kreski i nakładamy właśnie te rozjaśnienia, mając gdzieś cały czas na uwadze takie kolejne sukienki tych gałęzi świerkowych. Taka świąteczna choinka, prawda? Każdy z nas wie, jaki to jest kształt, więc taką trochę świąteczną choinkę teraz rysujemy. I wcale nie jest to trudne, jak widzicie.
po prostu pamiętajcie o tym, żeby zachować nadal sporo nieregularności, sporo spontaniczności w nakładanych śladach. I pamiętajcie o ciemnych przestrzeniach pomiędzy. Cały czas to jest ciemno, jasno, ciemno, jasno, ciemno, jasno. I w ten sposób dostajemy kolejne warstwy. Ja także od razu podbarwiam trochę kolorem te drzewa w oddali. To jest akurat ciemna i chłodniejsza zieleń, więc ona się tam dobrze sprawdzi. Nałożę ją również przy tych drzewkach na pierwszym planie, w pomponach. Miejscami możecie użyć też linii, które wyznaczą krawędzie tych kolejnych świerkowych gałązek, a wręcz gałęzi, bo to są wielkie świerki, tak na oko 30-letnie co najmniej. Teraz przerzucam się na trochę jaśniejszą, trochę cieplejszą zieleń i same końce oraz szczyty tych świerkowych gałązek rozjaśnię właśnie taką jaśniejszą, cieplejszą zielenią. No bo to są te gałęzie, które najbardziej wychodzą z tej gęstwiny i łapią najwięcej światła. Tak więc tak naprawdę rysujemy światłem przede wszystkim dzisiaj. I nie tylko dzisiaj, światło zawsze jest ważne. Tak więc tych pociągnięć procentowo będzie mniej. Możecie dodawać je przede wszystkim na końcach tych sukienek oraz czasami jako górną krawędź. Przede wszystkim obserwujcie, co dzieje się na waszej pasteli. Możecie używać trochę innych odcieni, trochę innych jasności. Na pewno nie macie dokładnie tych samych kredek co ja, więc zawsze musicie dostosować troszeczkę ten efekt do waszego papieru, do waszych kredek. Ale cały czas koncentrujemy się na świetle właśnie. Ja teraz używam kredki przyłożonej bokiem. Jak w pewnym momencie zaskoczy u was, jak zaskoczycie i zauważycie, że o, zaczęło dziać się dobrze, to po prostu kontynuujcie tą metodę pracy. To się zawsze najlepiej sprawdza, takie reagowanie na to, co się dzieje w obrazie. Polecam wam uderzenia takie, jakbyśmy wbijali łopatę. Nie głaskanie, ale jeżeli chcecie uzyskać ostry punkt, to uderzenie wbijanej w papier łopaty albo szpilki czy gwoździka. Myślę, że wiadomo, o co chodzi. W każdym razie ten kierunek ruchu jest ważny.
Pamiętajcie, lepiej coś uprościć, lepiej pokazać mniej detali niż za dużo. To zawsze się sprawdza. O, znalazłem jeszcze bardzo ładną, ciepłą zieleń Rembrandta. Również bardzo polecam Wam tą kredkę. Ciepła, ciemna zieleń w zestawie Rembrandta jest idealna właśnie do ciemnych zieleni drzew. Tak więc to trzeci kolor, którego używam w mojej pasteli. Cały czas zjadam troszkę tych czerni, które nakładałem wcześniej. Dzięki temu one po prostu dostają koloru, przestają być głuche i czarne. Nawet w tych wyższych rejonach ostrą krawędzią dodaję trochę zieleni. Tak, żeby mimo wszystko nie były to po prostu czernie. Cały czas tym ruchem dłuta, o, może tak to określić. Warto szukać koloru, bo jeżeli znajdziemy kolor, jeżeli trafimy ten właściwy odcień, to wszystko zaczyna wyglądać lepiej. Tak, jak zabieram rękę, robi się jaśniej, więc przez chwilę nie będę tam wsadzał mojej ręki. Najwyżej tutaj tylko użyję jeszcze takich dosyć jaskrawych. To również Rembrandt, również bardzo dobry kolor, niesamowicie w jasnej zieleni, wręcz fosforyzującej. No, zieleni mam sporo w moim zestawie, już Wam pokażę, ile tego jest. To są zielenie zbierane przez lata. Zresztą, jak widzicie, tak wygląda mój komplet pasteli. Nie cały, to jest jedno z pudełek, takie główne, ale tutaj właśnie spora ilość różnych zieleni, różnych producentów. Przede wszystkim Kohinoor oraz Rembrandt. Każda zieleń będzie inna, każda może się okazać przydatna przy jakiejś konkretnej pracy, chociaż tak naprawdę i tak najczęściej mieszamy tych zieleni ze sobą więcej. Dodaję jeszcze takie pojedyncze, cieniutkie gałązki tych krzewów pierwszego planu, aby nadać im jeszcze bardziej pomponiasty wygląd. Piękne miejsce, piękny widok. Rysuje się bardzo, bardzo dobrze. Zawsze kiedy rysuję, przenoszę się trochę myślami w takie miejsce i czuję się, jakbym tam był. I myślę, że to jest fantastyczne w rysowaniu, że nie dość, iż widzimy więcej, to jeszcze trochę podróżujemy w myślach, w miejsca, które rysujemy. W jakiś sposób się tam przenosimy. Na samym końcu dodam jeszcze jakieś akcenty. Dopracuję światełko tutaj nad horyzontem. Niech ono sobie tam błyśnie. Tak naprawdę, jak zwykle, szybko powstała dzisiejsza praca. To jest dosyć szybkie tempo, które tutaj utrzymujemy. I dobrze, bo tak jak Wam wspominałem, lepiej mniej niż za dużo. Lepiej mniej powiedzieć, mniej narysować niż przemęczyć pracę. Jeszcze trochę ocieplę
biele na chmurach, jeszcze gdzieś błysnę tam światełkiem, tam są tak fantastyczne rzeczy w oddali, że aż chce się je rysować. Już zerkam na wasze komentarze, bo się trochę oderwałem w rzeczywistości. Proszę zademonstrować, jak czym zabezpieczam rysunek suchą pastelą i jak je odprawiać, czy pod szkło i tak dalej. Jeżeli chodzi o kwestię oprawy, to taki odcinek, taką lekcję poprowadzę dla was wspólnie z profesjonalnie zajmującą się tym osobą, czyli wybiorę się do mojego zaprzyjaźnionego sklepu i punktu oprawy i tam pan lub pani pokaże państwu, jak to się robi profesjonalnie. Ja oczywiście mogę w skrócie powiedzieć już w tej chwili, że pastele powinniśmy oprawiać za szkło, ale z passepartout, czyli z ramką z wyciętym otworem z kartonu. Ta ramka ma za zadanie oddzielić szybę od pasteli, bo inaczej pastel się do szyby przykleja. Oczywiście nie w całości, ale częściowo. I później wygląda to źle, a sam pastel się uszkadza. Jeżeli chodzi o utrwalanie wszelkiego rodzaju fiksatywami, ja tego nigdy nie robię. Może czasami, kiedy rysuję pastel właściwie na białym papierze, bo utrwalenie pastelu na białym papierze nie zaszkodzi mu specjalnie, nawet troszkę nasyci i przyciemni jego kolory. Natomiast nie powinno się utrwalać absolutnie prac na ciemnym papierze, takim jak dzisiaj, bo dostaniecie efekt kredy na mokrej szkolnej tablicy. Czyli wszystko, co jasne, zgaśnie. I to jest już nieodwracalne. Trzeba po prostu narysować na nowo. Więc ja staram się w zasadzie nie utrwalać pasteli, po prostu obchodzę się z nimi delikatnie. Przekładam je czystym papierem i trzymam na płasko w szufladzie lub w szafie. Szukam tam jeszcze trochę kolorów, trochę jakichś ultramaryn ciemnych. O, właśnie tutaj ona się przyda. Tak jak wam wspominałem, jeszcze można tutaj koloru nasycić, można jeszcze kolorem podziałać. Wtedy też niebo zacznie świecić trochę mocniej. Byle z umiarem, żeby nie przedobrzyć. Szukajcie charakterystycznych punktów w waszych obrazach. Jakiejś charakterystycznej chmury o dziwnym kształcie, który to kształt można nawet trochę zaakcentować. Naprawdę wielkie dzieła sztuki, wielkie obrazy, wielkie rysunki, one zawsze bazują na pewnej interpretacji natury. To nigdy nie jest stuprocentowo przeniesiony kształt chmury czy drzewa. On jest wystylizowany po to, żeby wyglądał właśnie dobrze. Tak więc taka lekka stylizacja jest po prostu wskazana. Często lekkie uproszczenie już jest formą stylizacji i do tej formy szczególnie was zachęcam, ponieważ zawsze lepiej coś trochę uprościć niż skomplikować w obrazie. Często mamy tendencję do zbytniego komplikowania tego, co rysujemy, co malujemy. Tak więc takie uniwersalne moje wskazówki dla was to właśnie to, żeby upraszczać, żeby interpretować, żeby podkreślać charakter miejsca, które rysujecie, nawet przesadzić troszeczkę, to wtedy zawsze lepiej wygląda niż brak zdecydowania.
Ja na przykład wprowadzę tutaj małą, ostrą, ciemną chmurkę, której nie ma na zdjęciu, ale brakuje mi w tym miejscu akcentu. Tak więc taki akcent właśnie tą chmurką robię. Podkreślam trochę nawet ostrzej krawędź chmur, które tam rzeczywiście są dosyć ostre, po to, żeby pokazać ich charakter. Zwróćcie uwagę, że to po prostu wygląda bardziej przekonywująco. Przyciemniam jakieś miejsce, nawet może troszkę bardziej, żeby podnieść kontrast i podkreślić jego charakter. Moi drodzy, myślę, że pastel jest gotowy. Nie chcemy przedobrzyć, nie chcemy przesadzić z ilością detali i ze zbytnim jego dopracowaniem. Zdmuchuję jeszcze resztki, tak aby było czysto, żeby było dobrze widać, co tutaj się wydarzyło. Jeszcze ostatni akcencik tutaj chodzi mi po głowie, by troszkę zgasić to miejsce. Ależ się sypie ta kredka, to jakaś stara kredka pastelowa, no name. Ale kolor ma ładny. Dlatego takie stare kredki trzymam, zbieram, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dzisiejszą współpracę, za dzisiejsze wspólne malowanie. Życzę Państwu pięknego dnia. Zapraszam już o godzinie 19 na kolejne spotkanie. Będzie bardzo ciekawie. I życzę smacznej kawy południowej, na którą się też za chwilkę wybieram. Jeszcze sobie pokropkuję, dodam kilka prześwitów, kilka światełek, które gdzieś tam się jeszcze znajdują. Zawsze najtrudniejszy moment to odejście od rysunku i wyłączenie transmisji tym jednym przyciskiem. Swoją drogą polecam dodanie tych światełek, które tutaj teraz wprowadzam. One bardzo, bardzo jeszcze uprzestrzeniają drzewa. No, tu jest jeszcze wiele miejsc, które można by pewnie ruszyć, poprawić.
Lecę, proszę Państwa. Miłego dnia. Do zobaczenia.